54 tysiące lat temu istniała pewna interesująca grupa, która żyła w jaskiniach. Ojciec, córka i kilku innych członków, którzy byli ich bliskimi krewnymi. Była to pierwsza rodzina neandertalczyków, o której wiemy. Zespół naukowców badał DNA pobrane z ich zębów i kości, aby dowiedzieć się więcej o wczesnym społeczeństwie ludzi. I te badania wykazały jedną ciekawą rzecz. Prawdopodobnie mieszkali w tych jaskiniach w tym samym czasie, razem. 11 neandertalczyków mieszkało razem w jednej jaskini i 2 innych w innej jaskini, która znajdowała się gdzieś w pobliżu. Było ich więc 13, 8 dorosłych i 5 dzieci. Razem z ich DNA naukowcy znaleźli również kamienne narzędzia i kości zwierząt. Neandertalczycy to starożytni krewni człowieka, którzy są nam zdecydowanie najbliżsi. Ich czaszka była długa i spłaszczona, jeśli porównać ją z czaszką Homo sapiens, która jest bardziej kulista. Mieli również specyficzny, wydatny grzbiet brwiowy nad oczami. Można ich również łatwo rozpoznać po twarzy z centralną częścią wysuniętą do przodu. Dodatkowo mieli duży, szeroki nos. Niektórzy uważają, że ich nos był sposobem na przystosowanie się do życia w zimnym, suchym środowisku. Kiedy wnętrze nosa jest większe, lepiej nawilża i ogrzewa wdychane powietrze. W przeciwieństwie do nas nie mieli zbyt dużego podbródka. Ponadto ślady zadrapań na przednich zębach mówią nam, że neandertalczycy używali ich jak trzeciej ręki, gdy przygotowywali jedzenie i pracowali z różnymi materiałami. Ich ciała były silne i muskularne, mieli szerokie ramiona i biodra. Ich średni wzrost wynosił około 1,5 metra, a waga od 64 do 82 kg. Ich krępy wygląd z krótkimi kościami ramion i nóg minimalizował powierzchnię skóry, lepiej chroniąc ich przed zimnem. Średnia długość życia neandertalczyków wynosiła około 30 lat, choć niektórzy z nich żyli dłużej. Zamieszkiwali regiony dzisiejszej Europy i Azji przez ponad 350 tysięcy lat. Zniknęli gdzieś około 40 tysięcy lat temu. Mniej więcej wtedy mogliśmy znaleźć ślady Homo sapiens w Europie. Ich rodziny były zwartymi grupami liczącymi od 10 do 20 osób. To znacznie mniej niż populacja jakiejkolwiek starożytnej lub współczesnej społeczności ludzkiej. To raczej wielkość grup zagrożonych gatunków, które są bliskie wyginięcia. Neandertalczycy żyli w swoich jaskiniach w małych społecznościach, ale nie funkcjonowali w izolacji od reszty swojego gatunku. Aby przetrwać, polegali na sobie nawzajem, opiekowali się sobą, zwłaszcza tymi, którzy nie byli w stanie sami o siebie zadbać. Ponadto ich jaskinie nie były tak prymitywne, jak to sobie wyobrażamy. Na przykład mieli otwór w pobliżu palenisk i prawdopodobnie używali go do podgrzewania wody. Ponadto organizowali swoją przestrzeń. Mieli miejsca do spania, części jaskiń, w których zostawiali śmieci, a także obszary, w których wytwarzali kamienne narzędzia i przygotowywali jedzenie. Przemieszczali się przez doliny rzek, aby upolować ofiary, takie jak żubry, koziorożce, konie i inne zwierzęta. Mieli doświadczenie w planowaniu strategii. Niektóre badania wykazały, że byli świadomi wzorców migracji reniferów. Tak więc planowali swoje działania zgodnie z przewidywaniami, gdzie ich zdobycz może się aktualnie poruszać. Jednym z największych zwierząt, na które polowali, był mamut włochaty. To krewny współczesnych słoni, pokryty futrem o wadze do 5,5 tysiąca kilogramów, który wyginął dawno temu. Badania wykazały, że mamuty włochate i neandertalczycy mieli wspólne cechy genetyczne. Nie jest to aż tak zaskakujące, jeśli się nad tym zastanowić. Oba gatunki rozwinęły się z afrykańskich przodków, zanim udało im się przystosować do zimnego, surowego klimatu Eurazji podczas epoki lodowcowej. Miały więc do czynienia z podobnymi warunkami i oba wyginęły mniej więcej w tym samym czasie. Neandertalczycy używali również kamienia do produkcji narzędzi podobnych do tych używanych przez innych wczesnych ludzi, takich jak skrobaki i ostrza wykonane z kamiennych płatków. Narzędzia, które naukowcy znaleźli w obu badanych jaskiniach, zostały stworzone przy użyciu tych samych surowców. Oznacza to, że społeczności prawdopodobnie spędzały ze sobą czas i w jakiś sposób wchodziły ze sobą w interakcję. Do XX wieku wielu uważało, że neandertalczycy bardzo różnili się od współczesnych ludzi, biorąc pod uwagę ich genetykę, wygląd fizyczny i zachowanie. Jednak najnowsze odkrycia dotyczące tej dobrze zachowanej euroazjatyckiej populacji wykazały, że niektórzy z jej członków byli tacy sami jak ludzie żyjący obecnie. Neandertalczycy żyli przed i podczas ostatniej epoki lodowcowej, w jednych z najtrudniejszych miejsc, w jakich kiedykolwiek żyli ludzie. Oprócz narzędzi i łapania zwierząt zbierali także rośliny z okolicy. Stosunkowo często jedli również gotowane warzywa. Ich zdolność do utrzymania się przy życiu przez dziesiątki tysięcy lat podczas ostatniej epoki lodowcowej jest dobrym przykładem na to, że ludzie potrafią przystosować się do niemal każdej sytuacji. Neandertalczycy stworzyli najwcześniejszą znaną nam sztukę jaskiniową. Naukowcy zbadali 3 hiszpańskie jaskinie, w których żyli i wszystkie z nich miały czarno-czerwone malowidła przedstawiające kropki, zwierzęta i symbole geometryczne wraz z odciskami dłoni i rycinami. Malowidła te powstały ponad 60 tysięcy lat temu. Ponieważ Homo sapiens przybył do Europy 20 tysięcy lat później, możemy założyć, że Neandertalczycy byli jedynym gatunkiem ludzkim na kontynencie w tym czasie, więc musieli być odpowiedzialni za stworzenie tej sztuki. Ponadto jaskinie były oddalone od siebie o 700 km, więc inni Neandertalczycy również znali te techniki. Malarstwo było oczywiście ich długą tradycją. Neandertalczycy byli wielkimi fanami mody. Tworzyli własną biżuterię, częściowo ze szponów orłów. Najstarsze przykłady, jakie udało nam się znaleźć, mają prawie 130 tysięcy lat. Najprawdopodobniej używali również pigmentu do kamuflażu lub ozdabiania swoich ciał. Homo sapiens nie był jedynym gatunkiem, który używał ognia. Naukowcy przyjrzeli się ponad 140 miejscom palenisk w całej Europie i zdali sobie sprawę, że Neandertalczycy również używali tam ognia przez długi czas. Ślady obejmowały węgiel drzewny, spalone kości i podgrzane kamienne artefakty. Neandertalczycy używali ognia do gotowania żywności i wytwarzania narzędzi. Przyklejali drewniane trzonki do kawałków kamienia za pomocą smoły, która była jak naturalny klej. Ponieważ spalanie kory brzozy jest jedynym sposobem na wytworzenie tej lepkiej cieczy, Neandertalczycy musieli być w stanie kontrolować ogień. Większość ludzi wyobraża sobie, że Neandertalczycy wydawali dźwięki podobne do chrząkania, ale nie jest to prawdą. Nie brzmieli też do końca jak my. Ich duża klatka piersiowa, postawa i kształt gardła prawdopodobnie tworzyły głos, który był głośniejszy i wyższy niż głos przeciętnego człowieka. Raczej nie mieli tak wyrafinowanego słownictwa jak my, ale mogli używać dość złożonej mowy, ponieważ posiadali kość gnykową. To ta mała rzecz, którą również mamy w szyi, a która wspiera nasadę naszego języka. Jest to cecha, która pozwala nam mówić. Byli do nas bardziej podobni niż moglibyśmy podejrzewać. Niektórzy uważają, że Neandertalczycy zbudowali nawet łodzie, dzięki którym mogli przepłynąć Morze Śródziemne. I to nie jest tak, że gdzieś żyli, wyginęli, a potem pojawili się współcześni ludzie. Wygląda na to, że grupy te spotkały się około 100 tysięcy lat temu na Półwyspie Arabskim lub na Bliskim Wschodzie. To właśnie wtedy pierwsze grupy współczesnych ludzi przemieszczały się z Afryki. Naukowcy przeanalizowali DNA neandertalskich kobiet, które żyły ponad 50 tysięcy lat temu i zawierało ono również geny współczesnych ludzi. Niektóre nasze cechy, takie jak kolor skóry i włosów, nastrój i wzorce snu, są związane z ilością światła słonecznego, które otrzymujemy. Neandertalczycy żyli w Europie i Azji na długo przed przybyciem tam współczesnych ludzi, więc byli przyzwyczajeni do mniejszej ilości światła słonecznego w porównaniu do osobników, którzy przybyli z Afryki. Przez to wykształcili też inne cechy, które zostały przekazane ich potomstwu. Innymi słowy, niektóre z cech, które mają dziś współcześni ludzie, zostały ukształtowane przez geny Neandertalczyków. Na przykład ludzie, którzy są nocnymi markami, mogą mieć właśnie ich geny. Ponadto około 1% Neandertalczyków miało jasną skórę, rude włosy, a być może nawet piegi.